Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kolejnego growego podcastu. Jest ze mną Jelcynek i Mariusz z Jaskini Prawiczka. Cześć. Co powiedziałem? Jelcynek i Mariusz. Jest z nami Wyjec i Kamil z Jaskini Prawiczka. I jest też Mariusz z nami. Bo ja już jestem po piwie. Ja kupiłem sobie dzisiaj takie dziwne piwa strasznie. Korona Extra. To... A czemu wy nie piliście tydzień temu? One bo coś mam wrażenie, że jak oglądałem was, to piliście wodę tylko. Ja nie wiem, czemu ja nie piłem tydzień temu. No bo picie... Ja ostatnio tylko w weekendy piję. A co mam teraz? Wow. Taki dzisiaj dzień tygodnia? Środa. No to prawie. Nie, to się wtorek. Ale jak ty nie pracujesz, to ty nie masz w ogóle świadomości, jak jest. Nie wiem, ja czasem zapominam dzieci z przedszkola odebrać, bo wiesz. Jak na wakacjach. No dobra, to słuchajcie, witam was wszystkich jeszcze raz serdecznie. Mamy 4 tematy, z czego pewnie zrobimy 3. Pierwszy temat był zaproponowany przez Wyjca, czyli serię Mario, która została stworzona w Lego. Później pogadamy sobie o tym, czemu ja uważam, że emulacja jest lepsza niż prawdziwy sprzęt. Dobrze, że z nami jest też Borg, który z tego co wiem myśli podobnie. Kolejnym tematem jest nasz pierwszy efekt wow w grach komputerowych, czyli ten moment, kiedy po prostu coś spowodowało pełen opad szczęki. A ostatnim tematem, którego dzisiaj pewnie nie zrobimy, ale jest taką jakby zachętą dla was, żebyście zostali jak najdłużej, jest spina w świecie retro, czyli czemu wszyscy są tacy podkurwieni. To jest mój temat. Nie wiadomo czemu. Także zaczynamy. Słuchaj, aha, nie, przepraszam, bo zaczynam się oczywiście od polecajek. Tak. Ulubiony temat Mariusza. Mariuszu, zacznij ty. Ja coś muszę wymyślić. Lubię o polecajkach mówić, jak mam gry. A dzisiaj mam wyjątkowo same gry i będzie wyjątkowo tajkunowo. Może nie tajkunowo, simowo. Ostatnio odpaliłem sobie Sim Earth'a po raz pierwszy w życiu i się okazało, że to naprawdę fajna giera. Czemu się tego bałem? Bo ona cholernie surowo wygląda. Jak się spojrzy na tą grafikę, kupa wykresów, małe jakby krateczki. Wygląda jak coś, co bez przeczytania 100-stronicowej instrukcji nie da się grać, a dość szybko wsiąkłem. I tak z godzinkę, dwie pograłem, nie więcej. Ale muszę przyznać, że jest dość intuicyjna, ładna graficznie i przyjemnie się gra, więc jak ktoś tak jak ja się bał tej gry, to polecam sprawdzić, bo jest fajnie. Na PC? Tak, znaczy... Na PC jest, czy była? Chyba nie było na inne platformy Sim Earth'a. Ja nie wiem, czy wtedy była jakaś platforma, która by była zdolna, wiesz, odpalić emulację całego świata, nie? Oprócz PC-ta. Czy ta gra wygląda jak prawdziwy świat? Amiga by odpaliła! Nie, ale tak serio, no to SimCity też był na Amigę, więc no już na wszystko. A na czym ta gra polega właściwie? Sim Earth polega na tym, że jesteśmy Bogiem. Czyli mamy planetę. Nie jest to powiedziane, że jesteśmy Bogiem, ale to jest symulacja całej planety. Mamy planetę, w zasadzie taki początek gry się zaczyna od tego, że jest wielkie morze, w którym zaczynają jakieś tam bakterie już pływać. I możemy, na przykład musimy wypiętrzyć ląd. Możemy sterować wszystkimi parametrami co do geo czegoś tam, nie wiem jak to się nazywa, czyli erupcje wulkanów, meteoryty, wypiętrzanie, dryfy kontynentów. Możemy też strefą powietrzną, tam jak parowanie mórz, słońce sterować, albo rozmnażaniem różnych gatunków i zaczynają nam się dziać różne rzeczy, jak najpierw powstały na przykład wychodzenie tych płazów na ląd, potem tam jakieś inne gatunki się robią, potem zaczynają być inteligentne gatunki. W trybie sandbox po prostu to się dzieje i możemy tych akcji robić dowolnie. W trybie takim normalnogrowym mamy ileś energii i każda akcja kosztuje energię, no i musimy jakoś to tak zużywać, żeby coś się działo w tym świecie. A co się dzieje, jak pojawiają się ludzie? Ja nie doszedłem do tego momentu, nie grałem za długo. No ja tak naprawdę chcę powiedzieć, że nie jest straszna ta gra, ale nie miałem czasu grać się jakoś dłużej chciałeś się pochwalić, godziny. Że ogarnąłeś. A to jest ten Sim Earth ode mnie? Tak, ja w pewnym momencie chyba pchnąłem ci jakąś straszną ilość Simów, nie? Dwa chyba. Sim Tower chyba to jeszcze. To nie taka straszna. Sim Tower też? No, Sim Tower, bo tutaj ktoś poleca, retrogralnia poleca, w postaci Borga poleca Sim Tower. Ja pamiętam, że... Sim Tower jest fajny, bo jest prosty. No właśnie, ja Sim Towera ogarniałem, pamiętam jak byłem dzieciakiem, ale jak odpaliłem go niedawno, to totalnie... Bez instrukcji. Znaczy, oczywiście, że bez instrukcji odbiłem się, nie? Nie byłem w stanie tam nic zrobić. I stwierdziłem, że chodzi nuda. Coś jeszcze masz do polecenia? Tak. Przypadkiem dzisiaj trafiłem na Super Indyka, który jest w
Early Accessie na Steamie, Microtown się nazywa. I to jest taka wariacja na temat Settlersów z pięknymi, małymi, pixelartowymi ludzikami. Ja nie wiem, czemu jakoś lubię gry, które mają małe pixelartowe ludziki, jak Megalomanie czy coś, uwielbiam. I w zasadzie to trochę takie Settlersy, czyli ustalamy ciąg technologiczny, ciąg produkcyjny, ale tam jest większa kontrola. I jest bardzo intuicyjna, jak mówiłem, jest w Early Accessie, więc nie jest skończona, więc warto kupować teraz, bo kosztuje tylko 3 dyszki, potem pewnie będzie kosztować 1 000 000. Ale jest bardzo fajna i już jest mocno dopracowana. Brakuje tam trochę szlifu i może jakiejś single playerowej kampanii, żeby to skończyć moim zdaniem. Więc polecam spojrzeć na Steama, jak ktoś lubi Settlersy, to warto jak tak bardzo lubi Settlersy, to... Ostatnio mi się obił mi się o uszy projekt jakiegoś Polaka, który chyba w pojedynkę robi Settlersa podobną grę i wygląda naprawdę zacnie, jest w trójwymiarze. No taki powiedzmy współczesna prawa, nie jest to pixel art. Ale można grać, można, czy na razie można grać, jest już w jakimś tam open, nie wiem jak to się mówi, early access, więc sobie to można tam na pewno podejrzeć, nie? Ponoć jest niezła. Wyjcu. Co polecasz? Też bym chciał jakąś grę polecić, ale za bardzo w nic nowego, ciekawego nie grałem. Ostatnio sobie odświeżam Hitmana 2, miałem ochotę po prostu pozabijać ludzi. Ale to raczej nie polecam. Ale polecam coś, co miałem polecić w zeszły tygodniu, na poprzednim podcaście, na którym mnie nie było. Polecam Makowicza, YouTube'a. Bardzo lubię go oglądać, bardzo polecam. Strasznie fajnie mi się go ogląda, mam ochotę do Chorwacji polecieć dzięki niemu, czy pojechać. I w zasadzie chyba tyle, bo ani żadnej ciekawej książki nie przeczytałem ostatnio. Mówię, no gram w Hitmana i dobrze mi się gra, no to jest w miarę starego. A wiem, co polecam. Polecam promocję Baba Is You, która się pojawiła dzisiaj na G2A sklepie za chyba jakieś tam 19 czy 18 zł, bardzo tanio jak na realia tej gry, więc bardzo polecam, jeżeli ktoś nie próbował Baby, to kupować i grać, bo gra jest rewelacyjna. Opowiadałem tym ostatnio, że jakoś mi granie ostatnio nie idzie, ale trafiłem na Observation w Game Passie na PC-cie i jeżeli oglądaliście Odyseję Kosmiczną Kubricka, to jest dokładnie taki klimat, tylko że na odwrót. Sterujemy postacią sztucznej inteligencji, jeżeli tak można powiedzieć, i pomagamy jednej z kosmonautek rozwiązywać tam kolejne problemy i są dość dużo minigierek polegających na dość prostych, logicznych zadaniach. Czasem trzeba zapamiętać, czasem trzeba znaleźć jakiś kod naklejony na jakiejś tam ścianie. I dużym plusem jest to, że jest krótka, bo jest to raptem 5 godzin. Fabularnie jest naprawdę, jest mega, jest to taki fajny thriller. Jest też mocno psycho. Szczerze mówiąc, były takie momenty, że musiałem grę wyłączyć, bo już mi się robiło trochę niedobrze. Nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, ale po prostu jakby miks muzyki i wizualiów momentami powoduje, że jakbyś był po jakimś kwasie, nie? I po prostu musiałem grę wyłączać, bo robiło się niedobrze, ale naprawdę... Polecam. W temacie kosmicznym, sorry, że ci przerywam, to bardzo bym pograł w tego złomiarza kosmicznego Card Space Shipbreaker. Wydaje mi się, że ta gra może być całkiem fajna. So, ja na przykład totalnie ignoruję wszystkie symulatory czegokolwiek. W sensie, wiesz, symulator kolejarza, symulator złodzieja, symulator, nie wiem, tam dealer narkotyków jakoś. Gardzę tym gatunkiem totalnie. To jest coś, co... Znaczy, wiesz, to ja chyba też, ale wydaje mi się, że to troszeczkę jest inny rodzaj. Nie wiem, tak mi się wydaje, że jednak... Ja w ogóle lubię kosmos i to, co jest związane z kosmosem, to mi się zawsze dobrze gra. I wydaje mi się, że to może być coś. Tu się zgadzam, ja też jakoś jak widzę kosmos i jeszcze coś sprzedawanie, zbieranie, to wydaje mi się... Ale z drugiej strony też tak jak Łukasz, jak widzę simulator w nazwie, to gardzę tym. To słuchajcie, teraz na Game Passie jest No Man's Sky, który odpaliłem. Stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, ale myślę, że lepszej okazji nie będzie. Ale w tym Xboxowym Game Passie? Nie wiem, ja mam Game Passa PC-owego, wiesz, więc nie wiem, jak jest na... A, w ogóle... Ej, to ja muszę sprawdzić, ja też ja mam, a kurde... Ja się dopiero dzisiaj dowiedziałem i to jest super też informacja dla fanów symulatorów. Microsoft Flight Simulator wejdzie na Game Passa za miesiąc, więc kurde, bardzo fajnie będzie nie pograć, bo mi ta gra nie pójdzie, ale... Fajnie, no. Mam nadzieję, że tam będzie jakiś taki turbo casualowy tryb, gdzie wiesz, będę mógł w stanie odpalić samolot na padzie i sobie polatać, bo faktycznie gra wygląda mega i chciałem ją odpalić chociażby po to, żeby zobaczyć, czy mój komp w ogóle ją udźwignie, bo to wygląda mega. Czy twój dom widać? Czy widać mój dom.
A to fajnie, bo tam to też pogoda jest chyba real time. Wszystko jest real time. Nawet, a to byłoby psycho, co? Że podlatujesz pod swój dom i widzisz siebie, jak grasz. Nie? Siebie, no, jak grasz. Byłem teraz w kinie, uwaga, byłem w kinie, na 1917 i też muszę polecić. Film, dawno nie byłem na filmie wojennym i to jeszcze w ogóle w kinie. Pierwsza wojna światowa i czytając recenzję byłem nastawiony na hardcore, bo wszyscy pisali, że później wiecie, że ludzie wychodzili z kina zdołowani i że zawsze piszą. I że nikt, ludzie tam, że ludzie żygali obiadem na tym filmie i byłem nastawiony na jakieś hardcore sceny. Oczywiście jest bardzo przejmujący i też jest to film na randkę, ale nie powiedziałbym, żeby był jakiś mega hardkorowy. Widziałem gorsze rzeczy w internecie. Ale polecam. Mario Lego. I to był pomysł Wyjca, więc Wyjec, przedstaw temat. Tak, dzisiaj siedząc sobie na WT, przeglądałem internet i trafiłem na filmik Nintendo, który reklamuje nowego z grą Mario. Że składamy sobie Mario, gramy. W ogóle telewizorek składamy, mamy kontrolę, mamy chyba pada albo pad dostajemy w całości. W każdym razie cała konstrukcja liczy bodajże 2600 z kawałkiem klocków Lego. Składamy i później możemy grać w grę. W zasadzie przesuwając sobie korko po telewizorze możemy udawać, że gramy. Co jest w ogóle, później jeszcze spojrzałem sobie na cenę tego zestawu. Kurde, kosztuje 1000 zł, będzie kosztowało 1000 zł, więc w miarę... 230 dolków, a cena Switcha na premierę była 299 dolków. Okej. Okay. A co jeszcze, bo to jest taki podstawowy jeszcze zestaw. Możesz kupić taką figurkę Mario, która sprawia, że grając w grę, wrogowie mogą cię zabijać albo wpływać na ciebie. Znajdźki mogą cię też powodować jakąś interakcję z tobą, czyli powinni cię powiększać. No i to się nagle robi 1500 zł, żeby mieć pełen zestaw. Sporo. Znaczy, ja to odebrałem w ten sposób, bo ja o tym zestawie Lego Mario pierwszym, czyli ten taki ala budowanie levelu Mario wcześniej słyszałem. Ten właśnie z tym ludzikiem, który ma na sobie wyświetlać dźwięki. To w zasadzie na tym polega, że przesuwa się po planszy i wydaje się różne dźwięki. Do tego też są te dodatki. I chyba właśnie świeżym tematem jest ta Nintendo z Lego, ten NES. Dokładnie. Który ja odniosłem wrażenie, że jest czymś w stylu a la kolekcjonerki takiej. No, tak, uważam, że jest totalnym idiotyzmem. Ale, dobrze rozumiem, że... ale się na pewno sprzeda. Czy dobrze rozumiem, że te figurki Lego są trochę jak Amiibo? Że one... Nie, wiesz co, nie pamiętam, to było chyba napisane, kurczę, nie pamiętam, czy coś tam... Wiesz co, nie do końca jak Amiibo, to na pewno coś tam jest zbliżeniowego, bo to jest tak, że masz Mario, który ma, wyświetlacz na sobie i ma głośniczek. Jak go do jakichś klocków przysuwasz, na przykład na żółwia nadepniesz, to on wydaje odgłos zmiażdżonej skorupy, jak na gumbę, no to zmiażdżony gumba. Jak monetkę tam dotkniesz, co się śmieje? Bo wyobraziłem sobie, że byłoby to super zabawne, gdyby zhakować takiego Mario i wiesz, grać takie realistyczne dźwięki, nie? Że tam łamanych kości. Nadeptujesz tam żółwia i tam już... To było śmieszne. Ale co myślisz? Co mnie zdziwiło, na stronie Lego jest informacja, że to jest produkt od 18 plus lat, nie wiem dlaczego. Bo może ma te dźwięki wgrane, o których... Bo to nie są zabawki, tylko zestawy kolekcjonerskie pewnie. No to prawda, to może być dlatego. Mnie najbardziej rozśmieszyło dzisiaj, jak szukając informacji o tym, znalazłem filmik, który się nazywał, że Nintendo ma więcej zestawów Lego niż nowych gier na Switcha w 2020. I to może być nawet prawda, smutna i śmieszna zarazem. Bo faktycznie tych zestawów jest, jak ja tu widzę, ile? Z 3? O, jest 20? Bo to są takie dodatkowe, z postaciami i tak dalej. Jak sobie wejdziesz, one są... Jest jeden ten starterowy, czyli ta cała plansza, to nie jest ten NES. I to jest za 60 dolków. I potem masz właśnie koło 20 dodatków, czyli ja podejrzewam, że to są pojedyncze figurki, jakieś ludziki i tak dalej, i tak dalej. Bo tu na przykład jest Desert Pokey, Womp Lava Trouble i tak dalej, czyli z różnych etapów dodatki. I one już są trochę tańsze. Znaczy co, nie chcę trochę brzmieć jak z Gret, ale zastanawiam się... Po co to właściwie jest? W sensie... Nie, no słuchaj, ten zestaw planszowy, on jest taką trochę grą, on jest spoko. Ja nie rozumiem tego NES-a poza kolekcjonerstwem, nie, no, bo NES to jest kolekcjonerka i tyle, ale zastanawiam się, przeglądam sobie zdjęcia tych zestawów i o co tu chodzi, że niby budujesz sobie jakiś level i udajesz, że w to grasz?
Myślę, że twoje czteroletnie dzieci by się świetnie bawiły, skacząc po grzybku, który wydaje dźwięki, robi blam. Znaczy, wiesz, nie wiem. Jeśli ty robisz tak, że robisz ten level i udajesz, że grasz, to to jest dość zabawne. Ale jakby twoje dzieci to robiły, no to to by było już normalne. Ale mam wrażenie, że... Mówię, że to jest celowane do dzieci, targetowane w dzieci, a nie w dorosłych chłopów. Mówię, że 18 plus. Ale... A pytanie, który zestaw? Nie wiem, czy też tak macie, bo pamiętam, jak ja kupiłem sobie Super Mario Makera i sobie myślałem, że ale będę robił teraz levele, będę po prostu konstruował poziom tak za poziom. Po czym jak to odpaliłem, stwierdziłem, że kreatywności jest zero i nie jestem w stanie nic wymyśleć. To no chyba już po prostu... Samo. Ja w zeszłym roku pożyczyłem od Jelcynka właśnie Makera i ani razu nawet nie włożyłem do Wii U. Więc... Ja sporo grałem w cudze levele, ale wydaje mi się, że po prostu już w pewnym wieku to już nie umiemy myśleć. A to też nie było tak, że tam był straszny burdel w tych levelach, bo oni w żaden sposób tego nie moderowali i trudno było coś znaleźć? A jest odrobinę moderowali challenge'ami. Jeszcze raz? Czy można było filtrować, sortować po ratingu danych leveli? So, ja się bardzo szybko odbiłem od tego Mario, jak to się nazywało? Mario Level Maker. W jedynce jakoś można było, a w dwójce już jest dużo lepszy ten, ale sobie odpuściłem dwójkę. Moją pointą jest to, że po prostu mam wrażenie, że mi taki zestaw Lego się szybko znudził, bo... Wiesz co, ja bym go kupił, bo lubię Lego. Znaczy ostatnio Lego to składam Barbie z moją córką, ale... Ale Lego jest ogólnie fajne. Jeszcze zrobić Lego, które przy okazji jest grą, no interaktywnym telewizorkiem, który się przesuwa, to fajnie. No, no nie za 1000 zł. Znaczy wiesz co, ja w ogóle nie wiem, jestem ostatnio dość mocno zawiedziony Lego, bo mam wrażenie, że okej, teraz będzie, że kiedyś było lepiej, ale naprawdę mam wrażenie, że kiedyś te zestawy Lego były bardziej uniwersalne i faktycznie można było z tych klocków sobie zrobić coś nowego, a dzisiaj one są... Że kupujesz zestaw, nie wiem, samochód do składania Lego, to już nawet te klocki są już tak zrobione, że oczywiście on ładnie wygląda po złożeniu, ale te części są jakby już nieużywalne do niczego innego. Więc... Sam... Ale mówisz na podstawie jakiegoś konkretnego zestawu? Co, no... Ja pytam, bo nie mam styczność z Lego, miałem jedynie z minisami ze Star Warsu. Aha. No to są malutkie modele, ciężko porównać, a za dzieciaka miałem z dużymi. Wszystkie zestawy, bo teraz jakby większość zestawów dzisiaj tak jest jakby, ma jakiś motyw typu, nie wiem, księżniczka tam z tego lodu, z Frozen, czy jakieś Batmany. No, i to jest właśnie... I to później tego już jakby, trudno z tego zbudować coś innego, co będzie miało ręce i nogi, nie? No to jest właśnie problem, że mam takie też wrażenie, że oni robią dużo teraz na licencji, a mało bez licencji. A kiedyś na przykład miałeś tak, miałeś piratów, tak. Miałeś zamek, miałeś kosmos, tak. I wszystko bez licencji, przez co to było, tak jak mówisz, bardziej uniwersalne. I teraz wiem, że jest Lego City bez licencji dużą kolekcją, tylko City, kogo jara miasto? Mojego syna. No bo nie ma może piratów przeje, ani może twoja córka no, będzie mogła się bawić w miasto. No tak, moją córkę to może jarać miasto. Jestem ciekawy, kiedy Chińczycy na AliExpressie pojawi się podróbka tego NES-owego zestawu, tak jak nie wiem, było z T-Fighterami. Bardzo mi się podobał dzisiejszy fake od FakeForge'a z zestawem Lego z Pegasusa. I zresztą to nie było Lego, tylko to było takie chińskie to Lelo, nie wiem, czy kojarzycie. Można kupić. Lelo, no. Tak. Lelo, no. Bardzo ładnie to wyglądało. Chyba Lelo całkiem daje radę z tego, co widziałem tam na YouTube'a. Znaczy wiadomo, że to nie jest idealne, ale chyba całkiem okej. Dla mnie ten zestaw NES-a to jest takie coś, żeby to kupić, postawić na półce, nie otwierając tego i czekać, aż cena pójdzie w górę, nie? I chcę to sprzedać. Nie. Przechodzimy teraz do mięsa, czyli emulator kontra prawdziwy sprzęt. Tu już Mareczek pisał, że siema, jeśli chcesz być oryginalny, to tylko real sprzęt na zakrocie. Emulatorki to już nie to, totalna amatorka, takie moje zdanie. A chłopaki, jakie jest wasze zdanie? Ja w ogóle jak zarzuciłeś ten temat, albo Mariusz, nie wiem kto to był, to byłem obrażony i bardzo obrażony chciałem powiedzieć, że właśnie też, że tylko prawdziwy sprzęt, ale później zastanawiam się nad tym, jak ja rzeczywiście gram i w większości to ja niestety emuluję. Nawet jeżeli bym chciał pograć w coś na, nie wiem, grę z NES-a, no to ja włączam sobie NES-a Mini i gram na NES-ie Mini. I to też jest emulacja, więc no niestety, ale idąc troszeczkę dalej, jeżeli gram sam, jeżeli jestem sam w domu, to rzeczywiście wolę sobie włączyć emulator, bo jest mi tak wygodniej, jest mi łatwiej. Ale jeżeli jestem u kogoś albo ktoś jest u mnie, to jakoś, nie wiem, bardziej komfortowo czuję się, jak gram na prawdziwym sprzęcie, podłączę sobie i razem sobie siedzimy na kanapie, gram na prawdziwym sprzęcie. Borg tutaj wbija szpilę, mówiąc, że grasz na pokaz.
dla pochwalenia się, czyli że jak jesteś sam, to grasz na emu, a jak przychodzą ludzie, to wyciąga sprzęt. Mi się wydaje, że bardziej chodzi o celebrację, czyli o to, że kiedy spotykamy się w jakimś większym gronie, to właśnie jest czas na to, żeby to celebrować, to granie na starym sprzęcie, czyli żeby wyjąć tą konsolę, wyjąć pady i stwierdzić w pewnym momencie, że coś nie działa, bo nie ma ekranu, albo nie ma dźwięku, albo pady przerywają. I wtedy kończy się na piciu i tyle. A jak grasz, żeby grać po prostu, no to emulacja jest wygodniejsza, nie? Ja też w ogóle myślałem sobie o tym właśnie, o Amidze, jak graliśmy, no to zmienianie dyskietek, tak? No to wchodzi Gotek, ale to też jest emulacja już. Mhm. No nie ma, no po prostu jak myślę o tym, no to za każdym razem sobie jednak uświadamiam sobie, że emulacja jednak jest mimo wszystko górą, no bo jest łatwa, komfortowa i przyjemna, tak? Specjal pisze, że oryginalny kontroler to podstawa, z czym ja się akurat chyba nie zgodzę, bo ostatnio grając sobie na emulatorze Amigi przy użyciu kontrolera od Xboxa One, no to muszę powiedzieć, to jest zupełnie inny poziom wygody, nie? Ale wiesz co, akurat jeżeli chodzi o Amigę i tego typu, znaczy Amiga, Commodore i wszystkie takie joystickowe komputery, to ja jednak wolę grać na joysticku, jakoś tak mi jest lepiej. Pewnie jest ciężej, ale czuję wewnętrzną potrzebę i taki komfort, że jednak na joysticku jest mi się lepiej. Ale wiesz co, jak grałem ostatnio w taką świetną polską grę Forest Dump, później na jej podstawie zrobili taką podróbę Super Proga, zrobili dokładnie. To w momencie, kiedy mogłem sobie wybrać to, że przestawić skok z, wiesz, w górę joy na guzik, to się grało o wiele lepiej i grało się o wiele przyjemniej. Bo dla mnie największym failem lat 90. i platformówek ja na Amigę jest to, kłamiesz, że skakanie w górę odbywało się poprzez wychylenie joysticka do przodu. To było największą porażką ever. W ogóle ja tu nie mam nic przeciwko emulacji i niech każdy gra jak chce i sam dużo emuluje i też dużo gram na prawdziwym sprzęcie, ale muszę być adwokatem prawdziwej gry, bo wy będziecie mówić, że emulacja jest dobra, więc nie może być nudno. I ja wysuwam taką teorię, że sam kontroler też ma wpływ na design gry. Chociaż może to sobie sam wymyśliłem, że Super Frog na przykład ma sterowanie jakie ma, dlatego że się skacze strzał w górę, a nie przyciskiem. I na przykład ta pełna kontrola w powietrzu jest wynika z tego, że tak drążkiem się robi naturalnie. Jestem w pełni przekonany, że to, co teraz mówię, sam sobie wymyśliłem i nie na totalnie Maxa, nie widzę, że nie wierzysz w ogóle w to, co mówisz. Nie wierzę. Ale jest łatwiej. Ale nie. Może w Super Frogu tak faktycznie jest. Ale wiesz co, faktycznie jest tak, że jest łatwiej. Ja mam takie wrażenie, że dużo łatwiej się gra te platformówki, kiedy skacze się guzikiem. Więc może faktycznie było tak, że... No tak, w większości tak, ale akurat myślę, że Super Frog mógłby tu się wybronić, bo jest jedną z niewielu takich naprawdę dobrze, w które się bardzo dobrze gra na Amidze po ograniu już gry na konsolach. W ogóle Super Frog miał podmapowany guziczek, nie? Fire, on tam chyba czymś strzelał, czy teraz myślę. Tak, żabką rzucał, w sensie taką kuleczką. No to nie i też dał skrzydełkami machał. Kurde, no emulator, jak chcę grać poważnie w grę, chcę ją przechodzić, i mam pod ręką emulator, no to pewnie, że emulator, bo chodzi, żeby było szybko, łatwo i przyjemnie, ale tu też się zgodzę, że pad jest cholernie, kontroler jest cholernie ważny, więc niech to będzie coś przynajmniej w miarę, nie wiem, jakiś udawany z epoki pad, no, w sensie nie oryginalny. A po co się męczyć? Nie, wiem, że są, no. Ja nie do końca tak kumam, po co się męczyć? Jeżeli minęło ileś tam lat ewolucji tych kontrolerów, to po co się dzisiaj męczyć z tymi archaicznymi padami, sobie, nie? Ale one z reguły są wygodne, poza Segą. Sega dopiero przy Dreamcastie nauczyła się, jak się robi wygodne pady. Ale też tak miałem, że kupiłem sobie PSP i wgrałem na niego giereczki z Segi i faktycznie zajebiste jest to, że w każdym momencie możesz sejwować. Nagle okazuje się, że platformówki, z którymi się trzeba normalnie bujać przez nie wiem, kurczę, przez 2 tygodnie, to możesz sobie przejść w godzinę, nie? Bo po prostu cebujesz sobie co chwilę i później. No i że są turbo łatwe. I wtedy się okazuje, że są turbo łatwe, no. Ale jest też jakaś taka, tak jak ty mówisz, ta o tej celebracji, no. Jest coś fajnego w włożeniu dyskietki do Amigi, w włożeniu kasety do Commodore, tylko wtedy zazwyczaj granie kończy się na 15-minutowym graniu albo przełączaniu co chwilę gier, ale to jest też frajda tego całego biznesu, więc jak mówię, jak poważnie grać, to może być emulator, ale tak, żeby poczuć sentyment albo się upić z kolegami, no to dobry sprzęt jest prawdziwy sprzęt. Nie, jak wspomnę sobie ostatni rok czy dwa, kiedy bujałem się z tą swoją Amigą i 15 razy musiałem instalować od nowa ten system operacyjny, bo coś tam spieprzyłem sam z siebie. Albo tu na maksa nie uważam, że myszka od Amigi to jest największe piekło na świecie. A tutaj wiesz,
bo to prawda. Ja mam dysk do Amigi ciągle w postaci Combat Clash'a, podpinam sobie to podszytnik. Mam na tym WinOM-u zrobioną konfigurację i wiesz, jak król sobie gra w co chce, nie? Bez nagrywania tych ADF-ów, bez... Ja doszedłem w pewnym momencie do takiego momentu, że nie chciałem się w nic grać, bo jak myślałem o tym, że przez pół godziny będę musiał stawiać ten cały sprzęt i coś jeszcze po drodze by nie działało, to po prostu mi się nie chciało, nie? I koniec. Borg się ze mną zgadza, że myszka od Amigi jest horrorem, ale jak się ją optyczną podłączy, to jest super. Nie oszukujmy się, że jest to sztuka dla sztuki, te całe te jakieś, wiesz, hordury, że o, tylko gra się na prawdziwym sprzęcie, no to jest idiotyzm. Bardziej pytanie, czy chcesz wydawać pieniądze na bzdury, czy nie. Jakoś tak wyszło, że ja chcę. Za to w graniu prawdziwym, czy emulowaniu, i można to podpiąć trochę pod ten temat, czyli granie z, na przykład z oryginałów lub z piratów, to tutaj temat big boxów. Uwielbiam grać z big boxów, bo wtedy grę rozpoczynam od otworzenia pudełka, przemacania wszystkiego i przeczytania instrukcji. Coś, czego nigdy nie robiłem, bo tych instrukcji nie miałem. A teraz faktycznie każdą grę przeczytam instrukcję jak jest, bo zdarzają się też takie, które nie możesz... I często to bardzo... Możesz grać hybrydowo, możesz mieć big box, możesz otworzyć, wiesz, instrukcję, prawda, poczytać, a później odpalasz sobie na emulatorze. Ale to jest ten, nie? Rytuał, nie? Włożenia dyskietki czy płytki. No właśnie. No można też instrukcję przeczytać na GOG-u, tam też dają wszystkie skany. No to jest, okej, no tutaj mogę się zgodzić, że to jest jednak to coś innego, nie? Że fajnie mieć to pudełko i sobie je otworzyć, poczytać sobie to, co jest w środku, ale później ja przechodzę już do odpalania gry na emulatorze, nie? Pudełkiem się nie gra, pudełko to snobizm. No trudno mi się z tym nie zgodzić. Myślę, że to jest racja. Ja ostatnio przechodzę jakiś kryzys wiary, jeżeli chodzi o zbieranie big boxów. Ja wziąłem ze sobą mój nowy nabytek i tak patrzę na niego z boku, chciałem go pokazać na kamerce, ale kamerka mi nie działa. To powiedz, co kupiłeś. No kupiłem Moonstone'a po 3 latach poszukiwania za gruby 1000. Ale cieszę się i trochę mam nadzieję, że będzie działać. Czy Mariusz mnie swego czasu przestraszył, że z gry z UK to prawie często nie działają. Amigowe dyskietki padają jak muchy, tak. Ale też to mówię, nie śmierdzi ani strycha, ani piwnica, trochę fajkami wali, ale mam nadzieję, że jednak będzie działać. Ale w bardzo dobrym stanie w ogóle jest ta gra i naprawdę ten cały plakacik, instrukcja, kurde, ale to jest piękne. Ale dochodzi... Nawet jak nie będzie działać, to i tak będę za każdym razem przez snem głaskał i wlewał buziaka, bo to się liczy. No właśnie, z jednej strony się z tym zgadzam, ale z drugiej strony, jak spojrzysz na to tak chłodnym okiem, to wydałeś 1000 zeta na karton, no, na papier, nie? No, gra, która ma prawie zaraz 30 i styknie. Ja mam odpowiedź dla Borga, własne muzeum to snobizm. Grubo. Posunąłeś mu teraz. Wiesz, jak wchodzimy na poziom sensowności zakupu, to jest to, wydaje mi się, że nikt nie będzie mówił, że to jest sensowne. To jest bezsensowne. Ale kto jeszcze... Erze tanich gier, erze jeszcze, emulacji... Kto jeszcze nie był... We Wrocławiu zapraszamy do Muzeum Borga. Muzeum tak, ale gier starych. Ale Moonstone akurat nie działał często, więc mam nadzieję, że... Nie wiem, że to chyba był taki Urban Legend przez ciebie przedstawiony, Mario. Nie wiem, czy to nie. Skąd to wziąłeś. Wiesza się jak szalone, no. A jak myślicie, skąd się bierze ta spina o granie na oryginalnym sprzęcie? Z ludzkiej psychiki? Czyli? Natury? Jestem przekonany, że w każdy temat hobbystyczny, jaki byś wszedł, by była podobna, analogiczna spina. A to nie jest trochę tak, że ludzie po prostu, wiesz, wydają grube hajsy na te sprzęty i później wchodzi ktoś na grupę i pisze sobie, że w to wszystko gra sobie na emulatorze, który kosztuje 0 zł i sobie bierze ich kurwica i muszą sami przed sobą w jakiś sposób wyjaśnić, czemu grają czemu wydają takie pieniądze na oryginalne sprzęty? Ja myślę, że tak nie jest. Oczywiście może tak być, ale mi się wydaje, że nie. Ale tu może być ten aspekt takiego, że u nas się piętnuje to piractwo, wiesz, że w latach... Sorry za ten fotel, już nie robię. Że w latach 90. się piraciło na potęgę, to teraz trzeba każdą osobę, która nawet starą grę z piraci, której już nie można kupić, to biczować i trzeba samego siebie biczować, że już tego nie robimy. Bo wydaje mi się, że świetnym przykładem są amigowcy, którzy, to jest oczywiście moje zdanie i moje obserwacje z tych różnych dziwnych zlotów, że owszem, wiecie, oni są pierwsi do walki o to, żeby grać na oryginalnym sprzęcie, bo wtedy masz ten cały feeling i tak dalej. Ale jednocześnie nie mają problemu z tym, żeby właśnie zainstalować jego teka i grać, że wszystkie gry ściągnięte z sieci, nie?
Czyli jakby ten filmik według mnie nie jest zachowany do końca, bo właśnie nie masz tego, to, o czym ty, Mariusz, mówisz, nie? Czyli wiesz, otwieranie pudełka, przeglądania sobie instrukcji itd., itd., nie? Wydaje mi się, że najlepszym właśnie miejscem do tego, żeby sobie pomacać rzeczy, jest muzeum. Gdybym ja miał takie muzeum, jakie jest we Wrocławiu, tak, w Gdańsku, to bym tam chodził co weekend. Chyba, może nie co weekend, ale chodziłbym często, nie? Trochę jak do zoo. Wiesz, jak chodzi z dziećmi do zoo, nie? Ja też jakbym był we Wrocku, to bym do Borga chodził i bym mu mówił, masz mi tą maszynę teraz odpalić i pokazać. No i wiesz, przychodzi Borg, on ma to w małym palcu, włącza ci, włącza sobie grę, grasz 5 minut, stwierdza, że jest jednak kiepsko i idziesz do domu, nie? Bym jeszcze tylko dzień wcześniej dawał mu znać, jaki chce sprzęt, żeby był przygotowany już. Ma być. Bo tam wiesz, walić NES-a, Commodore'ka czy inne takie pospoliciaki, ale weź jakiegoś Elvro sobie, czy nie wiem co, jakieś nawet MSX-y, których... No szkoda, że, już nie że to nasze muzeum w Gdańsku nie wypaliło, to jest spory żal. No dobra, to co, przechodzimy do WoWa. Czyli efekt wow w grach, to jest mój temat, o którym ostatnio pomyślałem, przeglądając swoje gry z dzieciństwa i nie wiem, czy każdy z was ma taki moment, który pamięta, że taki totalny opad szczęki, nie? Po odpaleniu jakiejś gry. I w moim przypadku to był Need for Speed i to był wow na wielu poziomach. Pamiętam, że no, pierwszym oczywiście było to, że ta gra już wyglądała jak rzeczywistość, że po prostu, wiecie, tak jak filmowa grafika. To było raz, dwa, to były filmiki, które wtedy jakby w pełni wykorzystywali. Electronic Arts w pełni wykorzystał po prostu pojemność płyty zapchającą filmikami. Więc dla mnie to był totalny opad szczęki, nie? Nie wydaje mi się, żeby coś później to powtórzyło. Pamiętam tylko tekst mojego starego, który przyszedł zobaczyć tego Need for Speed i powiedział: na pudełku było napisane, że fotorealistyczna grafika. A co to jest? Bez sensu. I wyszedł. I włączył strip pokera. Ale tam jest pamiętam, że dla mnie grafika. To było po prostu totalna rzeź. Nie? I tutaj Borg wspomina Dooma i Doom nie robi na mnie takiego wrażenia. Na mnie jakby był Doom, to byłem w stanie przyjąć, że to istnieje. Wiecie, że okej, do tego są zdolne komputery. Tak, z Doomem miałem podobnie. Tak wygląda Doom. No i koniec, nie? Koniec tematu. A jednak Need for Speed był takim kamieniem milowym w tamtym czasie i totalnie rozumiem. Wiesz, to był pierwsza część, to chyba był to 94 rok. Tak, dokładnie. Nie o tej wersji. To był 94 rok, no. Wiesz co, grałem niedawno wersję saturnową i to dalej się dobrze trzyma. Zwłaszcza jak masz, wiesz, właśnie tutaj wchodzi rola monitora CRT i to wygląda wtedy jak film, to prawda. Ale jak tego nasz na LCD, to wygląda jak kupa. Wiesz, nawet moim lewym okiem nie widzę, żeby to wyglądało jak życie, ale... Ja wyjaśnię, że Kamil ma problem z siatkówką na lewym oku, więc... Nie przyjmij mnie do wojska. A tak bardzo chciałeś? Uciekłem z kobietami i dziećmi przed wojną. Lewe oko można oszukać. No dobra, chłopaki, jak było u was? Ja też mam... Ja nie mam takiego jednego dużego efektu wow, ale sobie sporo małych jakby wypisałem. Jeden taki, który pamiętam, związany z 3D, z początkiem 3D, to był FX Fighter. Gra, która była słabą bijatyką, ale najlepszą na peceta, jaka była w tamtych czasach. I wtedy pierwszy raz się zetknąłem z taką arenową bijatyką 3D i nie wiem, jak to mogło wywołać takie wrażenie, ale do teraz jakoś zapamiętałem tą grę bardzo właśnie przez to 3D i że była bijatyką. Ty pewnie, Kamil, też ją pamiętasz, nie? Bo to z innego podwórka. Ona była piękna, ale była chyba strasznie modyfikowana, wydaje mi się. Ale się wyglądało jak MMA. Tak, jak ten lewym okiem chyba. Dokładnie. Sobie polecam teraz, żebyś obejrzał i sprawdził, jak to... Przy okazji jakiegoś tam kiedyś rozmawialiśmy razem. I spojrzałem na tą grę i no już chyba wtedy ssała pałę, porównując ją do konsolowych bijatyk, jak Virtua Fighter. No zwłaszcza że pierwsza... Nie wiem, czy już Tekken był wtedy. Ja mówię o Virtua Fighterze, troszeczkę pomyliłem się, bo Virtua Fighter był chyba pierwszą bijatyką 3D. Ale to słuchajcie, to było FX Fighter, pierwsza część była chyba w ogóle nieoteksturowana, nie? Później wyszła chyba wersja Turbo. Czy coś w tym stylu i tam dopiero postaci miał teksturę. Taka poligonowa. No i właśnie teraz staram się przyjąć, czy ja mówię o zwykłym, czy o turbo. I tam faktycznie było też tak, że w recenzjach chwalili za grafikę i miażdżyli za całą resztę, nie? Że po prostu to nie była dobra gra.
Ale idąc dalej, to następne wszystkie gry, które takie turbo efekt wow robiły, to nie była koniecznie grafika, a raczej swoboda czy możliwości działania. To może być śmieszne, ale Simsy dla mnie były turbo efektem wow, bo to była gra, gdzie ja odpalam grę i tam można naprawdę robić multum rzeczy i prawie wszystko, co się robi w normalnym życiu. Gdzie wcześniej nie przypominam sobie takie, na pewno były takie symulatory, już nawet pewnie i na 8-bitowce, ale w takiej oprawie graficznej, z takimi animacjami, z takimi możliwościami, no to ogromne na mnie wrażenie Simsy zrobiły i ja uwielbiam Simsy do teraz, czego się nie wstydzę. A powinieneś. Proszę mnie wyśmiewać. A powinieneś, to prawda. Okej, okay, mogę się zgodzić, faktycznie, Simsy robił robotę. Teraz się zacząłem zastanawiać, czy było coś, co robiło efekt wow w 8 bitach. Zanim ty powiem o moim efekcie wow. Aha. Bo mnie w ogóle efekt wow taki to na razie może nie związany z grą, bo to będzie drugi przykład. Pierwszy efekt wow dla mnie był Wii i pierwsze gry sportowe na Wii. To w ogóle super. Kurde, proste gierki, ale jednak machanie rękoma i żeby to widzieć wszystko na ekranie, to było super fajne. Więc to zabawne, mega. Ostatnio jak Kamil u mnie był, odpaliliśmy sobie na Wii Golfa po długim czasie i po prostu oszalałem. Ta gra jest tak grywalna wciąż, 100 razy lepsza niż jakakolwiek inna gra na cokolwiek innego. Głupi golf z Wii Sportu. No maksa, no. Ale to był taki przeskok duży, więc no, to na pewno warte zapamiętania. A jeżeli chodzi o grę i tytuł, konkretny tytuł, to dla mnie to był F-22 Lightning 2, symulator lotu. Kurde, to niesamowita, piękna gra, można było patrzeć po kokpicie. Świat był olbrzymi, ja znałem każdy wąwóz, każdą górkę. Zbadałem ja tylko demo w pewnych czasach, ale jedną misję ogrywałem przez cały czas, która polegała na tym, żeby wystartować i wylądować i strzelić kilka rakiet w górę. Ale gra była naprawdę niesamowita i dzisiaj w ogóle patrzyłem sobie na grafikę, którą kiedyś wydawało mi się, że to wyglądał jak film. To jednak mnie w pamięć zgadła. Ale kurczę, no super była ta gra. Zabijanie, lądowanie, prędkość, realizm na maksa. A też troszeczkę wracając do symulatorów, pamiętam jak kiedyś z Mariuszem wyraliśmy sobie w L29 Retaliator? Jeżeli dobrze pamiętam. Mój najlepszy ulubiony symulator. Zniszczenie mostu. Zniszczenie mostu też wyglądało tak strasznie realnie. I też sobie dzisiaj opaliłem na YouTubie tę grę. To trochę się zmieniło. Ale pamiętam, okej, faktycznie moim efektem wow był Eurofighter 2000. To wyjazd na pewno kojarzy. I nie wiem, czy to była pierwsza gra, w której się chwalili zdjęciami satelitarnymi. Że cały ten teren, po którym światało, to były zdjęcia satelitarne, które faktycznie z daleka wyglądały zajebiście, ale jak się podlatywało bliżej, to już straszyła pikseloza i to też robiło mega efekt wow. Tutaj leciałeś nad dom? Nie. Kurczę, teraz jestem ciekawy, teraz bym sobie tą grę odpalił. Mam ją nawet w piwnicy. Zastanawiam się, jak dzisiaj bym ocenił tą fotorealistyczność. A ja bym chciał jeszcze powiedzieć, troszeczkę odchodząc od tematyki symulatorów lotniczych. Miałem jeden efekt wow, tak jak mówię, na marginesie, efekt wow polskiego dubbingu w grach. Mariusz będzie wiedział, co to zagra od razu pewnie. To jest trójeczkę Puppeter. Jezu, jak ja w to grałem, to naprawdę dla samego dubbingu tą grę warto po prostu sobie przejść, posłuchać. Gra jest... Nie grałem z oryginalnym dubbingiem, oryginalnym udźwiękowieniem, ale po prostu polskie głosy były tak niesamowite, tak dobrze w tą grę się grało. I to jest gra, taki to też może side topic, ale boczne. Że jest to, jakbym o tej grze zagrał wcześniej u kogoś, to jest to gra, dla której bym mógł spokojnie w tych czasach, kiedy stanie PS3, kupić PS3 tylko do tej gry. Jesus, ty... Polecam w ogóle sprawdzić tą grę. Jesus wspomina, że Ace Ventura jest wow dubbingu dla niego. A ja pamiętam, że dla mnie wow dubbingu to był Torment. Planescape Torment i Baldursy. To była rzecz, jeżeli chodzi o dubbing. Ja Diablo 2, szczególnie Dema. Ja nie wiem, czy była tam... No w sumie tam nie był zły dubbing, ale Dema to pamiętam do dziś, mogę na pamięć mówić prawie. No tam mieli rzeczywiście dobre, ale jednak, kurde, Puppeteer to w ogóle świetna gra. A słuchajcie... Ojej, grałeś tam? Nie kojarzę. A pamiętacie filmy od Blizzarda? Na pewno. To na mnie robiło efekt wow.
Mówisz cutscenki. Mówię o cutscenkach. StarCrafta. No, Diablo 2 dla mnie to był, tak? To był max. A u mnie się zaczęło od, no, chyba od StarCrafta się zaczęło u mnie. Że tamte filmiki po prostu, że grało się praktycznie po to, żeby oglądać kolejne filmiki, nie? I w szczególności Pan Zniszczenia. Tak. To, dodatek. Balu. To robiło mega wrażenie. Gramy se Sharonu, a Sharon został niewzruszony. Pięknie. Ty powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć. Ja zrobię to, uważam za słuszne. I zaczynał bal tak tańczyć. Jak ktoś słucha nas na podcaście, to tak macham rękoma koło głowy i macha też głową. Bo ostatnio czytałem, że trzeba na podcaście, jak coś się pokazuje, to opowiadać, bo nie każdy ogląda na YouTube. Czytałeś poradnik podcastera? Nie. A tutaj jeszcze... Zanim powiesz, czekaj, bo w tym roku jeszcze w kuchni, w robocie sobie właśnie zacząłem mówić o tą właśnie kascenkę i siedziało chyba z 5 osób ze mną i każdy zaczął to powtarzać. Jakby równocześnie ze mną, więc to jednak jest kascenka bardzo znana. I też machali ręką jak Mariusz, czego nie widzicie. Ale też o tej wolności, o której Mariusz mówił, to tutaj Michał na czacie przypomina jeszcze Daggerfalla. Wiem, Mariusz, że ty też męczyłeś, nie? W pewnym momencie Daggerfalla na live'ach. Ale ja go męczyłem z pierwszy raz 3 lata temu, no więc kupę lat no to nie, no to właśnie nie? Chciałem powiedzieć, że to dla nie mnie... Było efektu, wow. To właśnie było chyba demko CD Action. I to było, robiło mega efektu, wow, że możesz iść gdzie chcesz, możesz, wiesz, z każdym zagadać, to... możesz wejść do każdego budynku i to już jest w 3D. Totalne psycho. To przypomniałeś mi efekt wow tego typu, jak pierwszy raz odpaliłem Fallouta, chyba 2. Byłem trochę za głupi, żeby w to grać jakoś sensownie, ale dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, jak ja mogłem podejść do NPC-a i go zabić. Tak. Ja wtedy tak stwierdzam, ja mogę wszystko, jestem Bogiem. To było super. Tak, okej. I tam można było strzelać w różne części ciała, to też było super, to też był efekt wow. Ale to akurat już wcześniej widziałem, choćby w rezerwowych psach. W rezerwowych psach ona... Tam nie było tego? Nie. Właśnie nie pamiętam, teraz nie pamiętam. Ale rezerwowe psy były chyba później, były po Falloutie chyba. Chyba, że ale ja nie grałem na premierę. W innej grałeś, okej. Okay. Tak, ja grałem strasznie, po pentagramie grałem w te gry. Ale co do swobody, to największy efekt wow to dla mnie było, jak odkryłem moody. Ja czyli jak ktoś nie wie... Ojej! No to multi-user dungeon, czyli tak naprawdę gry sieciowe, ale w tekście. I są różne rodzaje moodów, niektóre, które na przykład zarzucają nas statystykami, liczbami, a takie hard moody, jak najwięcej ja grałem właśnie z Wyjcem w Arkadię, to są moody, które wszystko opisują tekstem, czyli jak walczymy, to nie jest napisane, zadałeś 5 obrażeń, tylko bardzo mocno raniłeś brzydkiego goblina. I to wprowadzało taką imersję, że do teraz pamiętam historię, jak z Wyjcem w grze pokłóciliśmy się o coś, i my w grze nie rozmawialiśmy ze sobą przez chyba 2 tygodnie, gdzie normalnie na podwórku się spotykaliśmy i gadaliśmy, ale w grze nie było żadnego kontaktu, aż Wyjec do mnie napisał list jakiś tam przepraszający. Tak. A jak się chciało przystąpić do gildii, trzeba było napisać życiorys swojej postaci. No powiedz. O halflingach. A co? No jak ja miałem rozmowę kwalifikacyjną z halflingiem i powiedziałem, że brodaci i halflingi to są okej. Okay. A tak, bo Kamil nie znał lore za bardzo, a brodaci halflingi to są pomioty chaosu, więc trochę się spalił na rozmowie kwalifikacyjnej. Ale w ogóle pierwsza, bo ja tak też zagrałem w to tak z litości dla Mariusza, bo mówił zagraj. I pamiętam, że pierwszy raz tak zagraliśmy, to siedzieliśmy do 5 nad ranem, łowiliśmy ryby. To ja miałem szybko neta i te, szukałem kisu. Kis to się nazywało? O, to jest dobry efekt wow. Kisy, no. To jest efekt, wow. O, co, nie grałeś w kisy? To nawet nie przez... Laleczki mangowe do ubierania. I to była aplikacja i różne... Z netu można było ściągać różne opcje. Jak była taka, którą można do naga rozebrać, to rączki się zacierały. I te majtki chyba nie chciał zejść, nie? Tam trzeba było w nie kliknąć. To zależy kto, bo wiesz, były bardziej oficjalne i mniej oficjalne. Jak ktoś zrobił fusz, jak mogły zejść, to pewnie tam było brzydko. Ale to pamiętam. O Jezu, no, Borg to pamięta perwa. Masz przypominanie? Tak, Borg pisze, że Salormon se ubierałem, ale wydaje mi się, że chyba było w drugą stronę Borgu, co? Bo nie pamiętam, że ubierał jakąkolwiek tam postać, ale okej. Okay. Skansen dorzucił coś, co właściwie chciałem powiedzieć, bo Skansen napisał, że zaraz temat zejdzie na Teresy. I chciałem powiedzieć, że to też jest jeden z moich
z moich momentów wow, kiedy odpaliłem sobie, to była taka seria, nie? Vida X to się chyba nazywało. Mm-hmm. Były takie, Teresa X, Vida X. Teresa X, Vida X i była jeszcze taka blondynka. I to był też efekt wow faktycznie, jak tam można było te dziewczyny przybajerzyć. No to ja pamiętam strip pokery, jak nauczyłem się save edytować, że można było od razu skoczyć do jakiejś rozebranej. A ja musiałem jeszcze wrócić do gry, która była dla mnie efekt wow. Dziwna w sumie gra i dziwię się, że była dla mnie efektem wow, ale Midtown Madness 2, albo jedynka, nie pamiętam. Czy też uwielbiałem Midtown Madness. To był symulator po prostu rzeczywistego jeżdżenia po mieście i to było jeszcze, jak później pamiętam, że o ciebie, Mariusz, graliśmy na kierownicy, to po prostu można było grać i jeździć jeszcze przestrzegając ruchu drogowego, to po prostu można było grać i grać i nigdy z ulicy nie zjeżdżać. A mieliście efekt wow związany z MMORPG-ami? Bo ja chyba muszę wspomnieć o Ragnaroku, na którego pół życia spędziłem, łącznie z poznanymi ludźmi w internecie i jakimiś związkami wewnątrzgildyjnymi, co jest trochę cringe'owe, no ale takie jest życie. Czyli właśnie, nie wiem, czy to była pierwsza gra online, ale pierwsza, którą grałem na serio, Ragnarok Online, koreański MMORPG, jeden chyba z najstarszych, który jeszcze się trzyma w stylu mangowym. Ona nie dość, że oczywiście tą swobodą świata i grą na multi z wieloma graczami oczarowywała, to jeszcze miała całkiem fajną grafikę 3D, na którą były nałożone sprite'y, to bardzo ładnie wyglądało i zanim się skumał gracz, że tak naprawdę i tak w kółko robi te same akcje, czyli bije jakieś moby, to się wydawało, że jest cały świat dla ciebie i to jeszcze z kupą innych graczy. Mnóstwo questów, no tam wiesz, no ta gra była rewelacyjna. Przecież questy późno doszły, na początku nie było. Aha, że nie, ja zacząłem grać, jak były już questy dostępne, więc... Poza klasowymi. I tutaj nie, właśnie internet masowe multi zrobiło efekt wow pierwszy raz w tej grze na mnie. Chyba nie. Dla mnie właśnie moim pierwszym multi był World of Warcraft i już wtedy mi się wydawało dość pokraczny, jeżeli chodzi o grafikę i o cały świat, nie? Więc tutaj jakby efekt wow z mojej strony zupełnie nie było. Ale przypomnieliście mi taką serię Maxisa, był SimCopter i był jeszcze jakiś Streets of SimCity chyba, coś w tym stylu. Tak. I tam pamiętam, że byłem mega zajrany tym, że można było przenosić swoje miasta z SimCity 2000 chyba, nie? I latać sobie w miasto, które się budowało i to też robiło mega robotę. To tym byłem na maksa zachwycony. No to brzmi fajnie. W zasadzie wyszło z tego z tej całej dyskusji, że zamiast jednych wielkich efektów wow, to było dużo małych. Skansen pyta, czy myślicie, że nie będziecie mieli wow, kiedy napotkacie prawdziwie zaawansowane AI w grze? Chyba nie. Chyba to jest coś, co byłby w stanie przyjąć. Ja uważam, że nie napotkamy prawdziwego zaawansowanego AI w grze, bo to się nie wpasowuje w grę w ogóle. Gry, chyba że to będzie jakaś gra eksperymentalna. Gry takie ogólne, szeroko targetowane w szeroką widownię muszą mieć reguły tym światem rządzone i dość widoczne, dlatego AI prawdziwe, jeśli chodzi o takie, które ma się zachowywać jak prawdziwy człowiek, się totalnie nie wpasowuje w gry. Ale też to jest dla mnie... Chyba, że eksperymentalne gry. A dla mnie to jest też coś, co ja by dzisiaj byłbym w stanie przyjąć, nie? Że gdyby ktoś napisał newsa, że powstaje gra, gdzie postacie to są prawdziwe AI, to bym powiedział okej, okay, dobra, super. Nie, wiesz co, jeśli ktoś powie, że używają sieci neuronowych, w porządku, no na pewno do nauki używają czy coś, ale chodzi mi, że faktycznie takie prawdziwe AI, które już zaczyna się dość blisko zachowywać jak człowiek czy coś, to moim zdaniem to się totalnie nie wpisuje w ogólnie przyjęty game design. Jesus jeszcze wspomina o Maxie Payne'ie i to faktycznie też muszę mu przyznać rację, że to był efekt wow. A ja w tej epoce Painkiller i Kołkownica. To był efekt wow. Ta fizyka, że możesz goś przybić kogoś do ściany. Okej, masz rację, to też było niezłe, ale to spowolnianie czasu też robiło mega wrażenie, pamiętam. Mm-hmm. Bo to był te czasy Matrixa chyba, nie? To było jakoś krótko po? No, trochę po. Więc faktycznie było super, ale zastanawiam się, czy dzisiaj po prostu to już nie jest tak, że my jesteśmy skazani na nie przeżywanie tego efektu wow przez to, że przeżyliśmy te 20 lat takiego szybkiego progresu i dość często skokowego w latach 90, no bo umówmy się wtedy jakby dzisiaj, nie wiem, gry mają coraz więcej wielokątów, wyższą rozdzielczość, jakieś szmery bariery, a kiedyś po prostu było tak, że był Doom, który był 2D, po czym pojawia się Quake, który jest 3D, nie? To jest taki skokowy rozwój, na co dzisiaj jakby nie możemy liczyć. To jest temat, który chciałbym pociągnąć w jakimś następnym podcaście, dotyczący ultrarealizmu w grach.
tylko to ściśle chodzi o estetykę. Ale trochę się tu z tobą zgadzam, że ciężko odczuć teraz postęp jakby w grach tak wizualnie. Ja przynajmniej nie umiem. Chociaż tak, zgadzam się z tobą, ale na przykład sobie czasem odpalę grę z epoki Xboxa 360, która wydawała mi się już, wiesz, taka ultrarealistyczna, bo przecież już tam, nie wiem, postaci, powiedzmy, otwierały usta, jak mówiły. To później jak to odpalam, to jestem srogo zawiedziony, nie? Że to jednak wygląda dosyć kiepsko. Ostatni temat zostawiamy sobie na kolejne spotkanie. Tak, tak, bo już jesteśmy i tak powyżej godziny. Jesteśmy powyżej godziny, także Spina w sieci retro otworzy nasze kolejne Ale nagranie. To był clickbait. To było cudowne. Już nie pamiętam, czy to skansen chciał zostać. A wiesz, że elektroskansen czekał, on miał wyjść pewnie tam, nie wiem, ze znajomymi czy coś, ale powiedział, pierdolę, Z jakimi znajomymi, proszę cię. Miej rację, jakimi znajomymi. Także Spina się cię, to zostanie na kolejny, kurczę, a jeszcze chciałem, a dobra, to jeszcze jedna rzecz, chciałem nawiązać do chyba z tematu sprzed dwóch podcastów, jak rozmawialiśmy o tym, że te grupy retro już tak powiedzmy, że sobie zdychają i w zasadzie tam kogoś nic nie obchodzi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętasz, bo mieliśmy taki temat, nie? I zrobiłem taki mały eksperyment. Ja wrzuciłem, a później to się ubiegł w zasadzie. Wrzuciłem wpis z Facebooka o tym, że jest wirtualne spotkanie przez wideo tam z jedną z tych cyfrowych dziewczyn. Już nie pamiętam, która to była. Ta, co tworzyła ten system, język komputerowy. I były dwie reakcje. Były dwa lajki, z czego jeden był chyba od jakiegoś mojego znajomego. I miałem w planach rzucić parę dni później jakąś gołą babę z komputerem i zobaczyć, jaka będzie, wiesz, dysproporcja lajków. A ktoś to zrobił za mnie i to zebrało chyba z 60 reakcji. Hello! Te grupy są po prostu już takie, wiesz... Społecznościówki, XXI wiek. No... Myślę, że dokładnie... No ludzie nie lubią informacji takiej trudniejszej do przyswojenia, lubią gołe baby. I cycki. Zresztą wiesz, znajdźcie, no 70% społeczeństwa lubi ładne kobiety. Albo 80%. Ale nikt nie lubi starych kobiet. A tematykę o informatyce z lat 60. czy 70., no to 2%. Mm, to prawda. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wieczór, dziękujemy za cierpliwość. Dziękujemy. Pierwsze 30 minut było dosyć... ciężkie. Mam nadzieję, że dojdziemy jakoś poziomem do, albo przebijemy poziom loadingu. Musimy chłopaki zobaczyć, jak oni robią te live'y, żeby ich przebić. I to chyba tyle, co? Można nas słuchać na Anchor FM, tak to było? Mariusz? Tak, tak, Anchor FM. Znaczy no, na wszystkich, jak poszukacie wszędzie. Nas w swoich ulubionych klientach podcastowych, nas znajdziecie poza iTunesem. To jest moją winą. Także dziękuję wam za dzisiejszy wieczór i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa. Cześć. Pa. Pa, pa. To trzymajcie się. Hej.